Dolina Koprzywianki. Gdzieś tutaj w czasie Wielkiego Kuligu przenoszono przez rzeczkę Sanie. Sandomierszczyzna. Rodzinne strony Rafała. Postaci stworzonej przez Żeromskiego. Czy na pewno fikcyjnej? Przecież właśnie ten typ pędził na paśce do Deresławic, do Helenki. Stoją jeszcze resztki kuźni, u której wiązał konia. Literacka fikcja splątana z autentycznymi wydarzeniami przerodziła się wśród miejscowych w legendę. Rafał przyjeżdżał często nocą i wiązał konia przy kuźni, a sam pieszo szedł do Helenki, panie, do alejów w ogrodzie, do lip. I tam się często spotykali. Kiedy wracał od Helenki w stronę Chobrzan, tam był zarośle wielkie i napadli go, no co to było, i napadli go wilcy. Ledwo stamtąd się wydrapał. No a jak wyglądał, proszę pana, ten Rafał? Twarz miał, panie, czarna, czarny, tak. Zaruś, włosy czarne, dość potężny, gruby był człowiek. Gruby był. Gruby i no był ubrany, panie, tak jak to po żołniersku. Pasie, szablo, dość człowiek był taki sobie śmigły i śmieszny. I śmieszny był. I śmieszny. No a tak patrząc na mnie, niech się pan mi dobrze przyjrzy, czy bo ja też bardzo lubię Rafała i chciałbym właściwie być do niego trochę podobny. Czy tak wydaje się panu, że jestem chociaż trochę podobny? W ogóle nic. Wcale nie? Nie. Nie. Lubieli go nawet i dziewczęta, nawet i Helenka tutaj, która panie do niej zajeżdżał, panie. Też bardzo za nim, panie Bernard. Co wieczór wychodziła sobie i śpiewała po ogrodzie, a on ciągle no co tylko przyjeżdżał. A do mnie tak by nie śpiewał? Na pewno nie. Na pewno nie. Wcale nie. Stąd spod kościoła w Samborcu najłatwiej ogarnąć okolice. To właśnie tędy. Z Opatowskiego w kierunku Koprzywnicy i złotoprzenicznej niziny Powiśla wskroś jedynego na świecie sandomierskiego płaskowzgórza gnał kulik. Łańcuch kilkudziesięciu sań budził całą okolicę radosnym głosem dzwonków. Sceneria sandomierskiej części Popiołów jest autentyczna. Trasę kuligu można prześledzić z mapą w ręku. Deresławice to dzisiejsze Dmosice. Goryczany to Gorzyczany. Koprzywnica i Klimontów. Tu Żeromski nawet nie zmienił nazw. Lecz gdzie są Tarniny? Majątek Cześnika Olbromskiego i miejsce narodzin Rafała. Chcąc ściśle udowodnić topografię miejscowości Tarnin, należy zajrzeć do trzeciego tomu Popiołów Stefana Żeromskiego i w rozdziale pod tytułem Narożna Izba znajduje się taki fragment. Za Chobrzanami wzięli się w lewo ku Koprzywnicy. Potem doliną Koprzywianki pojechali do miejscowości, która widnieje po drugiej stronie Koprzywianki na wzgórzu i tą miejscowością są Sulisławice, można udowodnić dalszymi zdaniami z tego samego rozdziału. Kiedy ujrzano Austriaków w dole Koprzywianki, wtedy Rafał Olbromski i Michcik dosiedli koni, wypadli z podwórza olbrzymimi susami wąwoź kole cmentarza, stamtąd na płaszczyznę zielone, jasne, szerokie pola ku Klimontowu. I z tego względu, że po drugiej stronie Koprzywianki nie ma innej miejscowości, tylko Sulisławice i bezwzględnie Sulisławice to Tarniny. Sulisławice Tarninami? Skądżeż? Przecież Olbromscy czwórką koni jadą na nabożeństwo do Sulisławic. Poza tym opis dworku, który był kiedyś w Chobrzanach, w Tarninach, całkowicie zgadza się z opisem zawartym w Popiołach. Dalej. Rafał jedzie na baśce z Chobrzan, czyli z Tarnin do Dmosic i opis okolicy całkowicie zgadza się z okolicą, z topografią na przestrzeni Chobrzan-Dmosice. No poza tym
Za cmentarzem też jest wąwóz. Pewna różnica zdań. Argumenty i pana Prokopa z Niedźwic, i pani Julii Furdyny z Chobrzan są poważne. Lecz chyba jednak Chobrzany. Żeromski znał je najlepiej i zapewne stąd zaczerpnął najwięcej realiów do swej powieści. Mając lat 20 i po raz drugi 4 lata później, spędzał tu wakacje w majątku swej ciotki Tekli Trepkowej. W popiołach powtarzają się opisy sprowadzonych wtedy przez Żeromskiego dzienników. Dwór na wysokiej górze, na krawędzi olbrzymiego parowu, w którego załomach gnieżdżą się chłopskie chaty, wyciągające się w biały sznur. Na pożegnanie Chobrzan młody Żeromski zanotował. Na cmentarzu brzozy o żółtych liściach odbijały prześlicznie od tła sosen i świerków, ciemnych jak niebieski aksamit. Nagle w powietrzu rozległ się wzniosły, potężny, niebotyczny, a tyle melodyjny hymn dzwonów. Minęło 80 lat. Po pobycie Żeromskiego pozostała tu jedynie przekazywana ustnie tradycja. Mój dziadek znał Trepków, opowiada Wincenty Kaszmarski. Przyjeżdżał tu na wakacje panicz, który często spotykał się z dziadkiem. Ja jako 6-letnie dziecko pamiętam, kiedy przyjechał pod kościół starszy pan, założył sobie pulpit jak do mszału i pisał, patrząc na łąki janowskie. I w ten czas, kiedy ja zainteresowałem się tym starszym panem, więc on prosił o przyniesienie mleka. Ja przyszedłem, wziąłem to mleko, jednak zainteresował się mój dziadek i poszedł. W tym obydwaj się przywitali i poznali się. I właśnie poznał tego panicza. Ten panicz to był Stefan Żeromski. Ja osobiście mieszkam na Resztówce, gdzie mieściła się owczarnia, stajnia i śpiewrz. Mam zasadzony na Resztówce ogród. Kiedy orałem, koń mi się zarwał. Na tym całym wzgórzu są piwnice. Tyle jest pozostałości po dworze Trepków. Niewiele też zostało po innych, ongiś gęsto tu rozsianych dworach szlacheckich i pałacach. Przewidział to 20-letni wtedy Żeromski, pisząc w swoich dziennikach. Za lat 50 nie będzie tu dymu ani popiołu ze szlachty. Nieliczne dworki przetrwały, znajdując nowe przeznaczenie. Po wielu nie zostało śladu. Może kilka drzew dworskiego parku lub jak w Janowicach ukryta kiedyś w krzakach ogrodu figura Matki Boskiej. Jeszcze przed wojną miejsce wieczornych modlitw pani Kosickiej i jej służby. Zabytkowa figura od 3 miesięcy zagląda w okna nowej szkoły. Janowice, Chobrzany, cała ta okolica to rejon wyjątkowego pędu do wiedzy. Nie ma prawie rodziny bez magistrów, absolwentów, techników. Świetnie wyposażona szkoła w Janowicach jest najnowszym nabytkiem tych stron. Zaczęło się przed 40 laty od wzorcowej na owe czasy szkoły w Chobrzanach. Mówi o tym jeden z jej pierwszych budowniczych, Józef Pawłowski. W końcu września. Oni budowali, zadana ta budowa być, to zapracowali tak wszyscy darmo. Piok nasypowali na formanki woziły piok darmo, po węgiel jeździli darmo, kamień zwozili panie darmo. Oni to jest panie tak słowo,
On na tę budowę każdy chciał z koła, żeby powstała Chłobrzana, bo nie było szkół przecież za cara. I to było 3 maja, tylko nie przypomnę, którego to roku, jak było, panie, był wywieszony szyld. Oni, każdy tak, panie, dumał na tym szyldem, w opisie z koła tego Stefana Żeremskiego w Chłobrzanach. Każdemu to było dziwno, co to ten Żeremski jest. Jeden mówi kapitalizm, drugi mówi budownica, trzeci mówi cieśla. No i nikt o nie zgadł. Chłobrzańską siedmioklasówkę ukończyło dotychczas ponad 1000 dzieci, a utworzone tu po wojnie liceum dochowało się już przeszło 600 maturzystów. W ostatnich latach wyrósł internat. Chłobrzańska Ściana Wschodnia. A Rafał? Zapomnieliśmy o Rafale. Czy jest moim bohaterem? Rafał przypadł mi do gustu chociażby dlatego, że był nieprzeciętnie sprytny. Doskonale sobie radził w każdej sytuacji. Brawurą nadrabiał swoje niedociągnięcia. Tym imponował kobietom. Ale nie powinien tego robić nietaktownie, zbyt szybko. Rafał to bohater, którego szukałam w wielu powieściach. Uwielbiam go. Rafał mi się podoba, bo jest prawdziwy biologicznie. Jest mi po prostu obojętny. Jako mój rówieśnik potrafił robić rzeczy, o których mi się nawet nie śniło. Bardzo żywo reaguje na wdzięki niewieście. W tym wypadku nie ma on silnej woli. Nie wydaje się, że powinien się wziąć jakoś w garść. Może to nie jest bohater idealny, ale jest bezpośredni i naturalny. Pasjonują go przygody. Umie się cieszyć z najdrobniejszych nawet spraw. Konfrontacja. Prawie. Oczywiście oglądali sfilmowane popioły w Sandomierzu. Pytania? Normalnie. Jak zostałem Rafałem, jak trafiłem do filmu w ogóle, co miałem z polskiego i czy na pewno czytałem w szkole popioły. Nie, wtedy jakoś nie zdążyłem, potem tak. I jeszcze, jak to było z wilkami i co z ręką? Zakopane narty. Lecz jednak było coś w tym ze spotkania Rafała Olbrumskiego z Tarninami. Tylko, że jako Rafał pewnie nie rozdawałbym dziewczynom autografów. Nie jedyna to różnica między Tarninami sprzed półtora wieku, czy Chłobrzanami z czasów Żeromskiego, a dzisiejszą wioską. Nowoczesna spółdzielnia zdrowia, dobrze wyposażona, z 2 etatami lekarskimi. Nowe bite drogi, tak nowe, że ich jeszcze na mapach nie ma. Sadownictwo. Podobno trzeba tu koniecznie przyjechać latem. Plantacje pomidorów. Tarnobrzeska siarka coraz bliżej. Wieś się bogaci. Powstają nowe Chłobrzany, cała osada nowych murowanych domów. Z dawnych Chłobrzan, jakie zapamiętał i opisał Żeromski, pozostało trochę starych chałup. Kochaj mój Jasieniu, kochaj, a ja od ciebie nie będę, bo mam duży nohoj. Oj, tam to mierz na górze. No i zbiorowe darcie pierza. Już pewnie ostatni, dawny, ludowy obyczaj. Żebyś miała pole.